Kolejne stanowisko technologiczne w hali LG porusza technologię HDR, czyli jak wiecie najważniejszy fundament całego standardu Ultra HD. Tutaj chwali się to, że telewizory LG wspierają właściwie wszystkie formaty HDR, jakie są na rynku. Jest to Dolby Vision, jest to Technicolor, no i ten fundament wszystkich formatów, czyli HDR10. Można by się, powiedzmy, przyczepić w pewien sposób, że nie ma technologii HDR10+, no ale w zasadzie jest to alternatywa dla Dolby Vision, więc nie sądzę, by jakiś produkt wspierał jedno i drugie. Ale na tych etykietkach możemy zobaczyć takie fajne przypisy, że jest to wersja Pro. I co to całe Pro oznacza? Tutaj z kolei kłania się autorska technologia LG, o której pisałem już wiele razy w testach wszelkiego rodzaju, czy to testach technologii HDR, czy testach telewizora, czyli autorski system producenta, w którym telewizor analizuje każdą klatkę obrazu i tworzy własne metadane do filmu, tak? Czyli jak wiemy, metadane, których brakuje w technologii HDR10 bazowej, a są w Dolby, tutaj telewizor stara się je naśladować. Jeśli ktoś z Was czytał porównanie Dolby Vision do HDR10 na telewizorach LG OLED, to na pewno wie, że technologia ta pracuje bardzo nieźle i daje bardzo wymierne efekty. Tutaj wygląda na to, że też do HLG będzie tak samo działać, więc nie mogę się tu czekać, żeby sprawdzić, jak to się będzie spisywać w tym roku. No i czy właściwie uległa jakaś zmiana w implementacjach tychże technologii. Także pamiętajmy, bo kluczowy przekaz tego stanowiska jest chyba taki, że po prostu telewizory LG wspierają wszystkie główne formaty i że nie musimy się martwić, czy nasz model będzie kompatybilny z czymś w przyszłości.